Jęczmień, żyto czy też pszenica, dawaj traktor, bo będzie sypać słoma. Później do prasowania kombajn muci aż do rana. Jęczmień, żyto czy też pszenica, dawaj traktor, bo będzie sypać słoma. Później do prasowania kombajn. Smacznej kawusi, widzowie. My zaczynamy od rana. Także... Cześć, siemano, moi drodzy, z tej strony Rolnik Tiger. Dzisiaj standardowo ze mną jest Szwagier Meister. Już się nauczyłem, że to jest kolejka. I siostrzeniec Maciej nadal. Cześć. Został z nami jeszcze na dłużej. To tak, witam was w serii Szwagry na Polskiej w kolejnym odcinku. I co tam mówiliśmy, Majster, dzisiaj? Pokazanie maszyn. Dzisiaj pokazanie dwóch nowych nabytków i przede wszystkim przywóz nasion, paliwa, wapna, nawozów, oprysków. No to pokazuj te nowe. No to zacznijmy może tutaj od tak już podwórkowych spraw. Tutaj o, stoi tutaj John Deere 6M. Zakupiony za praktycznie nówkę, tak? Dobra cenę dali. Coś tam jeszcze oszczędności było, żeśmy kupili, z którym od razu 60 za niego wymieniliśmy. No i niestety nasza 55 dosłownie poszła do Żyda. Poszła do Żyda, wymieniliśmy ją na Johnego z po prostu turem. Lepiej jest nam też robić w polu. No i tutaj jeszcze drugim nowym nabytkiem jest, odkupiłem od Staszka za 20 tysięcy. Zapraszam do stodoły. Chociaż fotele ma fajne, wygodne. Mercedes z przyczepą do transportu. Nie podobają mi się tu na te naklejki. Ja chcę tu na te naklejki Team Rolnictwo. Reklama no musi być. Coś nie może się zrobić. No i to można powiedzieć, tyle jest nowych nabytków. Z takich jeszcze innych, no to Bizona wymieniliśmy na klasach. Chciałem to poczekaj, bo najpierw ze starych, kurna, porozrzucane wszystko i ja tak biegam jak głupi pieskraw. O, z poprzedniego odcinka, co już widzieli, to no wiedzieli. Nawet trochę widać, że jest wyremontowany. Jeszcze maski nie założyłem. A będę się założyć na zimę, rejestracje założone. Chłodnica jest nowa, ale i tak nie wyrabia przy tym silniku. Także na zimę będzie miał założoną maskę, na lato będzie miał zdejmowaną. Renówka odrobinkę odmalowana i tak trochę po prostu silnik głównie był w remoncie. Azotor był w remoncie, silnik. Malowanie zewnętrzne, malowanie tutaj właśnie felki jak widać. Dobra. Kurna. No tak, ty zaginasz, wywieź teraz aktualnie zboże. Jęczmień, potem idziesz z sorgo, a ja biorę Maćkę i jedziemy po paliwo. Jak sorgo, jak ja biorę oba naraz, też. Potem. No dobra, wyjeźdź same kajdra. Potem przyjeżdżam na gospodarkę, biorę John Deere'a i jadę do was na sklep z palciakiem. Tak. Tak. A my jedziemy przybierz paliwo. Idealnie się zmieściłem. Ile jedziesz, Majster? 42. Ci mnie wyprzedzili. No ja jeszcze zgodnie nie wyjechałem. Po dźwięku już myślałem, że we mnie walniesz. Miałem mówić, że gdzie wyprzedzasz. Jak zakręt biorę.
No. O kurwa, rolnik, ile ładowania cię czeka. No domyślam się, bo trochę tam było zamówione. Tak, 6 palet nasion, 8 palet nawozu, tego nawozu, 4 zbiorniki. Co to jest? A, 4 zbiorniki oprysku na kwasty i 8 palet wapno. Ja. Na raz się chyba tym nie wyrobimy. Coś mi mówi, że zrobicie parę obrotów. No dawaj na przyczepach. Noż. Nie mogę tego podnieść. Ach, ten piękny skup. O. O, ta poszła normalnie. Jednak nie. Żółka jak jedyny bez korzeni. O. Jest chyba 10 tych. Beczek. Czego? Paliwa? No. Kurwa. Od 9 musiałem stać, a tym dziad i tak jeszcze leżał. A ja i tak do 10 przyciągnąłem na drzemkach. Bo normalnie wstaję na 12, ale się chcieliśmy wcześniej zacząć nagrywać, no i mamy swoje wcześniej, że i tak o 12 nagrywamy. Ale chociaż o tym dobrze. No właśnie, bo jakbym wstał o 12, to byśmy o 2 dopiero zaczęli. Ale taki miałem fajny sen dzisiaj, ja pierdzielę, taki motorek. Weź może do łajfnika ma jakiegoś paleczaka, to byśmy wrócili chociaż te nasiona. Dobra. Śniła mi się fajna dziewczyna z ładnym motorem. Dosłownie motorem, bez podtekstu. Nie pamiętam, czy to była Yamaha, czy co to było. Kawasaki chyba. A ja jestem za kamienicą. Taki fajny czerwono-czarny motorek. Czekaj. I się zastanawiam, co chodziło? Bo że komo... Nie, dobra, Maciek. To z twarzy, to faktycznie z twarzy też gdzieś kojarzyłem tą dziewczynę. Bo coś tam zajechaliśmy właśnie kupić ten motor i się okazało, że ona mnie zna. Ja ją tam też coś znam, kiedy się znaliśmy. Jakaś dawna przyjaciółka i faktycznie z twarzy kojarzyłem z tego snu. To miałem śnieg, to aż to kojarzyłem, że na żywo gdzieś widziałem taką osobę. Tylko nie mogę skojarzyć, kto to był. Ale za mało wyraźny sen. O Boże. Tu sobie na razie wstanę. No to ci to ręczy, to ręcza. No jak wyliczymy. Dawaj tu paletę. Będziemy jechać na gospodarownik, rozładuję. Dobra, ja wrzucę. Dobra, trzymaj. To ja lagunkę tylko obrócę. Kurwa, nie spodziewaliśmy się, że to przyjdzie paki w paletach. To duże są? No. Zobaczysz. Dzisiaj mam normalny pik. Fajnie to wygląda. Rolnik Tiger. Majster. Przestrzeni z Maci. Za minutę premiera. Ju, za 3 sekundy. 2, takie 3 sekundy. To za 2 minuty przynajmniej. To intro tak fajnie wszedł, że muszę je obejrzeć. Mi się zaczęła. Tak, nagrywamy na zapas. Tak, to jest chyba aktualnie 5 odcinek w serii. Albo 6? Nie, coś w tych tak okolicach 5. Zależy jak podzielę kieszonkę, ale coś w okolicach 5, 5-6. No okej, na raz pierdolę. Prawie 2 godziny? No i chuj w to. Bo kurwa, skoszonki do 4 odcinki wyszły. Już na tą tam u siebie po lewo ścianę.
No co? Staję po drugiej stronie ściany, weź rozpęd i pierdolnij baranka z całej pety! Ja bym musiał do salonu aż wyjść. To wyjdź do salonu i tak zrób. Bo ktoś, ktoś ci to kuźwa będzie oglądał. Po godzinę czy tam pół, nie. Prawie godzinę jeden i koło pół godziny do godziny drugi. Tak wystarczy. No to siana to są w dwie części. Jest, siana kosów akurat jedna, półtorej godziny. Dlatego nie chciałem kieszonki robić takie długi. Gdzie ja ci to niby mam kłaść? Już ci pokazuję, mordo. Czekaj. Tutaj, po tej pale. Weź mi tu, powiedz może do to szerokość. Czy szerzej, czy wężej? No, będzie. Tak, kurwa, będzie, jakbym chciał brać dwa naraz. Wężej muszę. Musisz być wężny. Pamiętasz? Kiedy nowy sezon wychodzi? Bo to na HBO był. No co? No Rick. Tak, ale to jeszcze poczekamy sobie z rok, dwa. Czemu? Mówisz, że mają nagrane na zapas. Robią odcinki na zapas, ale cały sezon wyjdzie, też przez rok sobie poczekamy. Matko Boska. Wiedź sobie tutaj. Na prost. Cofnij sobie, bo tu kurwa nie ma żadnych belek ani nic. Macie najwyżej z Maćkiem pozrzucamy tu. Mówiłem coś o normalnym pingu? Bo niestety na gospodarce żadnego paleciaka nie mamy. Piękne intro. Jakbyście kuźwa nie mogli ułożyć tego tak, że ja od razu to biorę w poprzek i wjeżdżam sobie, tylko muszę się kombinować, męczyć. Zajebiście cię było słychać. Tak. Zajebiście to coś właśnie odwala farming. Odkąd złapałeś palety? No, to jest tak to... Dobra, wiesz co, chuj, te nasiona ustaw pod wiatem, my to z Maćkiem rozładujemy w tym czasie te. No, kurwa, nie mogę nigdy zacząć normalnie. To zawsze coś musi mi przeszkodzić. Odpinaj! Jak się nazywa? Witamy się z wami po małej przerwie. Ja tu czekam, bo rzekomo dwie minuty i będzie. Właśnie widzę ich dwie minuty. Aż Maciek dotrze w końcu. I zostały nam tylko... No już tylko. Zostały cztery beczki. No jadę. Z opryskiem i wracamy na gospodarkę. Zimę jakoś przeczekamy. Chyba, że jeszcze skoczymy po te zobaczyć krowy. Może jakieś już kupimy. Jak to zamówione. Będą jakieś fajne. A no to chyba, że tak. Messenger. Zobaczymy ten. Co tam na wiosnę pomyślimy, co będziemy siali. Się już naszykujemy pod wiosnę. Nasiona zamówiłeś? Tak, nasiona są na gospodarce już. Dobra, właśnie nie wiedziałem, czy były. Ty kurwa, w rowie siedzisz. No. On ma tylko na tej, tylko puściłeś tirem. Genialnie. Jeszcze autobusem go kurwa puścił. W ogóle majster u Michała próbowałem z RTA myszowej. Człowieku. Co to robi za bestia? Co on chyba kopał RTA myszową. Na pewno jest łatwiej niż zwykły. Zrobię z tego Maciek fajny moment. Z czego? Z twojego picia.
Tak specjalnie przybliżę kamerę na ciebie. Zapis jest? Się ustaw tak jak stał. No to już. Chcecie, ja może jakieś kurwa skiety założę, bo mi pizga po logach. To nogi zdejmij. Tak. Ty nie umiesz równo. Może. Dobra, stój. Ile to jest? 4, no to już jakoś to ułożę. No to przybliżaj wtedy. Co? Dobra, czyli jeszcze 4 beczki zostały. No i tak, to się zostawi na busie. Maciek, mam dla ciebie zadanie. No. Przez zimę jedź mi kup bizona. Ty, bo u nas na wsi stoi, wrasta w ziemię majster bizon. Kupić to nie pomoże. Czym go przywieziesz? Tym busem? No tam jak się jedzie... Nie mogę mówić u kogo. Od tych, co mają farm tracka. Ksywkę powiesz, już wystarczy, że będę wiedział. On nie ma ksywki. Albo chociaż jakie maszyny ma, to będę może szybciej wiedział. Farm track. No Bizon, farm track, 60. MTZ to sprzedał. A to wiem gdzie. A tam u niego bizon stoi i wrasta. No jedź już. Pozdrawiam. Miałeś z tym? Ja już wezmę tak. Nie będę siłował, żeby ją tam wrzucić na siłę. Ile ogólnie odcinka masz? 16 minut. I nie, wiem, którego zabije pierwszego. Czy majstra, że puścił Maćka za kierownicę, czy Maćka, że nie umie jeździć? Ja nie chciał, ja nie wiedział. Biegu mu nie umiesz rzucić? Mam bieg. Tak, drogą publiczną bez światła. Może być. No. O, krowy panowie przywieźli. Jakby nie mógł nawet. Ja się boję, ile ty tego kurwa zamówiłeś. No 14 tych. 14 krów i jednego byka. A to nie tak źle jednak. A po co ci byk, jak mamy Maćka? Maciek się nie nada. No oj tam. Chociaż sprawdzimy, czy będą chciały. A będzie to testowanie. Kurwa ostrożnie, jak ktoś będzie wchodził do obory, żeby byk go nie pogonił. No zarędy spierdalał szybciej niż wejdę. Przodem wjeżdżam. Jebany kurwa jaki wielki. O, go zobacz. Dara. Zaraz przepniesz się i będziemy te MR-a kręcić. Właśnie to mi mówi, to nawet nie gaszę. Majster, gdzie? O, chodźcie. Tu jebany skurwiel stoi. Mówisz o rozrzutniku? Tu, nie widzisz go? Położył się. Jest. Pokazuję na rozrzutnik? Weź gdzieś ustaw tego Mercedesa. Mówię, czego nie widzę. Tu stoi, kurwa, koło mu uciekł. Ten? No, przeladłeś po nim. Ten? No. Pimpuś. No. A, kurwa, on gryzie! Kurwa!
Kurwa, ja nic nie widziałem. Nie widziałeś? Kurwa, prawie człowiek, jajca to mu prawie na ziemi wisło. Człowieku, ja to prawie przez zak przeskoczyłem. Tak, przed nim uciekałeś? No. Dobra, ja już otwieram silos. Czyli tak, najpierw będzie siano i słoma. Weźmy już, że zapinać zatora pod paszą. Mercedes w garażu. A, maskę podnieś do szopy, w końcu mu załóż. I wyciągnij z maską. Założył maskę, założył. Bo nowe naklejki zamówiłem i nakleiłem. Jest. Na maskę, tylko trzeba było maskę założyć. Jo. Gdzie? No dobrze stałeś. Do tyłu, żebyś mi się zeskocował. No. A to jest mniejszy, to ile tu? Jedną siana? To jest 10 ton, to dwie siana i reszta kiszonka. A słoma? Słomy nie dorzucamy. Słomy to tylko tak o luzem, w dolinę. Rolnik, mogę zrobić reklamę, daję czy nie? Radę mieszać? Zależy czego. Wody. Nie. 70%. Nie płacą mi za to. I tak zrobię. To ci wyślę film, będziesz mi to wycinał. Ci nauczysz dobrze ustawiać. Jakbyś nie mógł kawałek bardziej do przodu, tak? Czy ja się tylko obrócę od razu na paszowóz, dostaję mi jakieś po skosie, tu jakoś tyłem, tu coś kombinuję. Nie ma tego pasażera. Wyższego się tego paszowozu nie dało? Dało się, ale po co? Po to, że John Deere tak już ledwo sięga. No niestety, to jest kurwa najmniejszy paszowóz, jaki się dało kupić. A on to jeszcze 60 chciał. A kuchna? Kuchna wyższy. Dupa. Mniejszy. Gdzie? Jest, mniejszy jest ten świderkowy. Tylko pewnie ty go nie dałeś tu. Czuraki. Dobra. Wrzucaj jeszcze jedną łychę i będzie pełna. Nie mówiłem? Że go nie dał? A to jest w sumie ten sam. On jest mniejszy. Bo ja 6M na spokojnie ładowałem. Na kuchna. Otworzę ci tą bramę? Otworzyłem. No wygląda kiszeneczka ładnie. Się dobrze sfermentowała, zwłaszcza, że trochę poleżała. Może w międzyczasie słomy wrzucić. Ciekawe, czy starczy jeden paszowóz. Nie chuja! Przynajmniej ta, bo od zera. Trzeba je wykarmić, bo tak to będziemy im tylko podrzucali, a teraz trzeba od zera wykarmić. Tak tylko je rozjuszysz. Nie, już się wstrzymał, nie będę porównywał. Ty, rolnik. Przynajmniej trzy takie paszowozy trzeba będzie. Rolnik. Co? Wiesz, co pedofil lubi najbardziej w Halloween? Co lubi? Pedofil najbardziej. No. Wczoraj mówiłeś. W sumie to. Nie mówił. To było jak u ciebie byliśmy z Saitamą. A. Rolnikowi nie mówiłem. Też majster to kup większy. Wasze łóz.
Na przednich. Mordo, ale słomy to z tej strony. Tu? No. A nie przypadkiem tymi drewnianymi? Drzwiami? Nie, dobrze. Kurwa, tej słomy to ledwo co tu jest? No to mówię, że kupiłbyś większy paszowóz. Maćkowi z wypłaty się odejmie. Za to, że zator był w remoncie. Trzy paszowozy. Dwa pełne i jednego będzie trochę. Żebym ja jeszcze tą wypłatę dostawał. Nie psuj maszyn, to nie, może dostaniesz kiedyś. Słomy byś wrzucał. Następny pokos robimy kieszonkę, chociaż kilka bel z siana. To jest z trawy. Będzie wtedy wygodnie, że nie będę musiał się tak przepinać co chwilę. Zanim dokupimy drugi ciągnik z turem. Jak dokupimy drugi z turem, to już będzie łatwiej. Bo jeden będzie tak to zapinany pod kieszonkę, drugi nie zapinany pod belę i już po robocie. Chyba na swoich zajpach zacznę grać na sezonach. A co jest normalnie bez sezonca? Bez sezonu gram. Ja w każdym farmingu. Odkąd się w 19 nauczyłem sezonca, to w każdym gram na sezoncie, bo nie umiem inaczej. Na sezoncie i na precyzyjnym. W obu gram. A ja nie umiem sezon, nie umiem z sezonem grać. To jest łatwiejsze niż życie. Ty w odpowiednim okresie zbierasz w odpowiednim i tyle. Siejesz w odpowiednim i tyle. Gorzej było w 19. Nie. W 17. Czy w 19 na osinie. W 17 chyba był pierwszy season. Tak, w 17. No i trzeba było pod wiatą trzymać. To człowieku. 19 to samo pod wiatą. No to samo, ale w 17 osina była zarąbiście zrobiona. W 19 też była tak w miarę, to tam było ciężko ogarnąć to. Ty, a na co nam ta studoła? Jaka? Na ciągniki. A, presa. Głównie. Na ciągniki. Te widły będziecie musieli mi podesłać. Normalnie tak. Wszystko normalne na Modkawie. Z autolotem? No. O kurde, muszę pobrać. Majster, powiedz mi, czemu dziewczyny mnie znają lepiej niż ja myślę, że mnie znają? Nie wiem. Cześć, o każdym mają Kurwa! Kamery! Nie w pokoju. Jak ja mu zaraz tymi drzwiami trzepnę, to mu się normalnie... kask z zuba spadnie. Wierząc z belkami, te mi jeb drzwiami w belki. Aż mnie cofło. Żeś ty słyszał, jak ta skrzynia zgrzytała. Jak jechałem do przodu, a ona nagle do tyłu. Nie patrzy, tylko biega i psuje. I ty chcesz wypłatę. Ty chcesz kuźwa jakąś wypłatę nasłyszeć. Ja wypłatę. Jak wszystko psujesz. Chyba muszę zacząć zamiast kawy, to mylisce pić. Hektolitrami. Paszą wono drzwi, jak najdalej od drzwi się trzymaj. Albo od John Deere jak najdalej. To i tak, że jest majstra. Ale to jest mój. Tak mówię, to i tak, że jest majstra. To tam zarysujesz, to chuj. Ale jak swojego kupię, to najmniejsza ryska
i ci daję wykałaczkę i mi to będziesz malował nawet jeśli to będzie półmaski. To będziesz mi to malował wykałaczką. I mnie nie albo najmniejszym pędzelkiem, takim jednowłoskowym. I mnie nie obchodzi ile ci to zajmie. 2-3 razy pomalujesz, to będziesz latał sam ze ścierką i go czyścił, żebym tylko nie widział. Weź Maciek widły, weź to pozy. O nie! O nie! Emilka twierdzi... Emilka twierdzi, że ja wolę bardziej Fortnite'a niż Minecraft'a. Kurwa, przecież ja nawet na tą grę nie mogę patrzeć, a co dopiero grać. A tam mi z Fortnite'em skakuje. Co mam zrobić, bo rolnik zaczął się drzeć? Weź pod łopatę i podrzuć te trochę kiszony. To sklep postawię na szybko. Albo wiadro. Daj. Pełno. Łopaty nie ma. Dobra, to rolnik to widłami zgarnie. Ciekawe skąd one wiedzą, że lubię noc. Bo po nocach piję? Pełno. Chyba na wszystko zgadło prejdowo, oprócz tego, że Fortnite zamiast MC. Tylko i jedynie MC. Nie jakiś Fortnite. A niebo farming. Mam chodzi z tych dwóch, że Fortnite albo MC. Bo słyszałem, że jak dobrze mnie znasz. Skąd one wszystkie wiedzą, że po nocach? W sumie z nimi siedziałem po nocach, to wiedzą. Ty się nawet nie przyznawaj. Że? Że lubisz małe dzieci. A cię mówię o małych dzieciach? Nie. No, więc co się przyznajesz? Zaraz do ciebie CPU przyjedzie. Przyznałeś się, że lubisz małe dzieci. Nieprawda. Nie, jak to zaczął temat? Kłamiesz. Ty. No. Spokojnie, już nie dogoniesz miał Halloween. Doczekasz się. Kurwa, zajebiście te muszki wyglądają. Ile odcinka mamy? 32. No to możemy kończyć. A serwisz, jaki jest ulubiony kisiel Maćka? No. Słodka chwila pedofila. Dobra, chodźcie się pożegnamy. Ciekawe kurwa kisnę. Słodka chwila Maćka. Wczoraj Przemek mówił, że mnie zabije, bo siedzimy, on wbija na serwer i mówi, ale mnie dupa boli. Ja się wstrzymuję, ale nie wytrzymałem, mówię mu. Za mało wazeliny użyłeś! Dobra, to standardowo ze mną był popierdolony po... przyjebany kurwa przez Niemca kackiem po łbie napierdolany majster. Siemanku! I z nadmiernym ADHD z motorkiem V8 w dupsku Maciek. Nara. Ej, pierdolnięty po niemiecki rolnik Tiger. Yo.